znowu czwartek. Dzień dobry, cześć, mówi Jolanta Naklicka. Do końca roku 317 dni, a dziś 17. Polskie Radio Nowy Jork 910 WRKL. Tak jest, Polskie Radio Nowy Jork dla Ciebie gra. Dzisiaj taki piękny nastrój nam się wytworzył, ponieważ wiosna gdzieś w powietrzu zaistniała. No i ja wspomniałam, że naukowcy prezentują bardzo nowe, ciekawe badania, które mówią o tym, iż w naszej genetyce gdzieś zakodowana jest tajemnica, z kim się przyjaźnimy, kogo kochamy, w jakie związki wchodzimy. Pomyślałam, że rewelacyjnie się składa, ponieważ mój gość, pani Wanda Wegener, właśnie o tym chce nam dzisiaj opowiedzieć. Bardzo, bardzo serdecznie witam panią, pani Wando, dzień dobry. Dzień dobry, pani Olu, witam wszystkich. Pani słuchaczy, jak zwykle. Będę bardzo wdzięczna, jeśli pani nam pomoże zrozumieć te zawiłości związane z miłością, przyjaźnią, no i oczywiście związkami w biznesie, bo to bardzo, bardzo ważne układy, które decydują o naszych sukcesach, o naszym zadowoleniu z życia profesjonalnego. Więc pani Wando, proszę nam pomóc, jak zwykle oczywiście. Dobrze, oczywiście. To jest bardzo ważne. To, co pani powiedziała przed chwilą, oczywiście, że budujemy związki i związki bardzo oparte na mocnym uczuciu miłości, budujemy także związki oparte na przyjaźni, a także budujemy związki biznesowe, gdzie mamy, powiedzmy, koleżeństwo, mamy, powiedzmy, jakąś wspólnotę biznesową, a no nie ma tam miłości ani nie wiadomo jakiej przyjaźni. Są biznesmeni w związkach, czy ludzie w związkach biznesowych w takiej bardzo fajnym wsparciu, zrozumieniu, wspólnych celach, szacunku i w takim pięknym poczuciu bezpieczeństwa. Ale zaraz do tego wrócę i o tym będę mówić troszkę szerzej. Zacznę od tego takiego głównego naszego. Mamy 18 lat, szukamy sobie idealnego partnera czy też partnerki. No i zakochujemy się pierwszy, drugi czy trzeci raz, czy czwarty z kolei, bo przecież zakochać musimy się wiele razy. Ta miłość przechodzi, ona się zaczyna zmieniać w takie przyzwyczajenie, w taką sympatię, w taki bardzo głęboki szacunek do drugiego człowieka, bo wiadomo, że to zakochanie minie, później dorasta do takiej pięknej, dojrzałej miłości, później się zmienia w szacunek, zrozumienie, przyzwyczajenie. No i tak zostaje prawie, że do końca w tych związkach idealnych. Aż jeden z partnerów wcześniej czy później, no któryś zawsze wcześniej, któryś zawsze później odchodzi, no chyba, że mają jakiś tragiczny wypadek samochodowy czy jakikolwiek inny, że wtedy odchodzą obydwoje. No ale nie mówmy o tym odchodzeniu, mówmy o tym przychodzeniu, czyli o tym rozpoczęciu tego wszystkiego. Jeżeli pragniemy znaleźć idealnego partnera czy też partnerkę, to w takim szerszym zamyśle mamy na celu stworzenie, powiedzmy, idealnego związku i później oczywiście założenie rodziny, dzieci, wielkie przyjaźnie z takimi podobnymi sobie, powiedzmy, związkami, bo przeważnie ludzie, którzy już są w małżeństwie, mają dzieci, przyjaźnią się z ludźmi, którzy też są w małżeństwie i mają dzieci, bądź też przynajmniej z takimi, którzy te dzieci planują. Natomiast single, bo można być też w związku bardzo pięknym, wspaniałym, opartym na miłości własnej, w związku z sobą samym, o czym nikt nie mówi i bardzo mało można w literaturze spotkać takich właśnie rozdziałów, gdzie któryś z autorów traktuje o związku z sobą samym, czyli związku tak zwanym singlowskim. Ale my mówimy o tych związkach partnerskich, więc przechodzę dalej. Czyli każdy może osiągnąć, chociaż no niestety tak bardzo wielu ludziom się to udaje, zaraz powiem, dlaczego się to nie udaje. Każdy może taki związek założyć i taki związek pielęgnować, taki związek posiadać. Powstaje więc pytanie, dlaczego są takie sytuacje, o których, powiedzmy, marzymy, a ciągle pozostają w kwestii marzeń, że ciągle nam się nie udaje tego wspaniałego, idealnego partnera, na takiego partnera trafić i z takim partnerem tego związku założyć. Zacznijmy więc od tego, kto ten związek tworzy. Tworzymy my, czyli tworzę ja i moja idealna połowa. Tutaj jest takie piękne opowiadanie, ja przytoczę opowiadanie z filozofii, opowiadanie mojej siostry bliźniaczki, która jest profesorem filozofii, która bardzo dużo opowiada mi różnych takich baśni filozoficznych. I kiedyś opowiadała mi piękną rzecz, z jaką ogromną, głęboką mądrością, że człowiek był kiedyś okrągły. Oczywiście ze Zeusa, w tych czasach Zeusa człowiek był okrągły. No i jak to człowiek przewrotny denerwował Zeusa z jakiegoś tam powodu. Zeus wziął maczetę, miecz i przeciął go na pół. Jedną połowę rzucił w jedną stronę świata, drugą połowę w drugą stronę świata. I teraz, do tej pory, te połowy się ciągle szukają.
jeżeli znajdziemy tą drugą idealną połowę i się z nią połączymy, tworzymy ten idealny związek. Oczywiście to jest, mówię, cytuję filozofię, cytuję opowiadania i baśnie filozoficzne. Wracamy jednak do naszego codziennego życia. W mojej koncepcji postrzegania świata i życia, niezależnie który obszar jest wiodącym obszarem, prawda, z tych pięciu kół olimpijskich, o których zawsze mówię, podkreślam taką osiową rolę samego kreatora, czyli własnego życia, czyli samego człowieka, tego, który to kreuje, który chce taki związek, powiedzmy, takiego partnera znaleźć i taki związek w jakiś sposób scementować. W rozważaniach na ten temat takiego idealnego związku jest oczywiście ciągle ważne i bardzo oczywiste to samo. Czyli patrzymy przede wszystkim na siebie samego, na swoje poglądy dotyczące tej kwestii, a także na swoje zasoby oraz niedobory. Pamiętajmy, że pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to moje cechy osobowości, te dominujące, te wiodące cechy osobowości. Bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieć choleryczny charakter, powiedzmy, to jeżeli znajdziemy partnera też o cechach osobowości choleryka, no to się pozabijamy, w cudzysłowie mówię oczywiście. Jeżeli będziemy mieć cechy osobowości flegmatyka i takiego spotkamy i z takim będziemy chcieli związek założyć, no to się zanudzimy. Można powiedzieć, też mówię oczywiście w cudzysłowie. Także zawsze spójrzmy najpierw na siebie i na swoje cechy osobowości, które będą wiodące w tworzeniu takiego związku. Jakie cechy powinien mieć ten idealny związek? Może przytoczę takich parę przykładów zapożyczonych z warsztatów, od uczestników moich warsztatów, którzy bardzo często podają te najważniejsze cechy, które powinny w tym związku istnieć i które w sumie, też mówię w metaforze, ten związek tworzą. A mianowicie pierwszą rzeczą, i to jest, popatrzcie Państwo, paradoksalne, bo przeważnie powinno się mówić miłość. Miłość powinna tworzyć przede wszystkim ten związek. Nie. W 99% uczestnicy warsztatów podają wsparcie, że wsparcie jest tą główną cechą, która powinna tworzyć związek. Dopiero później zrozumienie, dopiero później miłość. Miłość jest na trzecim miejscu. Później wspólne cele, to samo jest w biznesie. Tak samo jest w biznesie, oprócz oczywiście miłości, bo tej miłości w biznesie powinniśmy troszeczkę wykluczyć, bo ona jest bardzo przeszkadzająca. Chyba że ktoś w bardzo mądry sposób kocha i potrafi oczywiście oddzielić biznes od życia prywatnego. Wtedy to oczywiście wszystko ma sens. Później szacunek na następnym miejscu jest podawany i na samym końcu to też jest w sumie bardzo zastanawiające i dla mnie też, a mianowicie poczucie bezpieczeństwa. Gdzie poczucie bezpieczeństwa, no, w moim takim modelu idealnego związku powinno być na samym początku, żebyśmy się czuli w tym związku bezpiecznie. Uczestnicy warsztatów podają je na samym końcu, poczucie bezpieczeństwa. Na początku podają wsparcie. To są tylko przykłady, ale każdy ma prawo do swojej własnej wizji i jest to istotne, aby jasno sprecyzować, czego w moim idealnym związku oczekuję. To jest niesamowicie ważne, to sprecyzowanie tej kolejności i sprecyzowanie oczekiwań. Kolejna sprawa, kto ma spowodować, że taki fakt zaistnieje. I tutaj pamiętajmy, że oboje partnerzy, nie tylko ja, albo nie tylko ten ktoś drugi, oboje partnerzy są kreatorami tego związku, nie tylko jedna osoba. Oczywiście, jeżeli w danej relacji uczestniczą dwie osoby, to każda wnosi w nią swój wkład i za niego jest odpowiedzialna. W tym przypadku i my, czyli i ja, i mój partner, bądź też partnerka oczywiście, bo mówimy tak, że przecież to są też związki, które są kreowane i budowane przez mężczyzn, nie tylko przez kobiety, chociaż kobiety z większą może otwartością mówią o chęci tworzenia związku, zgłaszają się po pomoc, w jaki sposób to zrobić, jakimi technikami się posłużyć, troszeczkę mniej mężczyźni. Ale mężczyźni mają także do tego prawo. Dalej, on czy ona mogą oczywiście sami to zrobić, jeżeli będą chcieli, ale my możemy pokazać komuś, od czego powinni zacząć i czego się od nas oczekuje. To jest też niesamowicie ważne w związku, żeby to pokazać, czego oczekujemy od kogoś drugiego, czy też dać sobie pokazać temu drugiemu człowiekowi, czego oczekuje od nas i wziąć to pod uwagę. Twoim zadaniem jest właściwy przekaz, czyli nie tylko wypowiedzenie, jak
jakaś oczywiście forma jest tu też bardzo istotna, nie krzyki, tylko jakaś konstruktywna dyskusja. O tym to już mówiliśmy w poprzedniej audycji, ale także zauważenie, czy jestem dobrze zrozumiany. To jest niesamowicie ważne, proszę Państwa. Czy jestem dobrze zrozumiany? Dopiero wtedy możemy ocenić zachowanie drugiej strony. Zauważmy, ile razy dochodzi do nieporozumień tylko z takiego powodu, że komuś się wydawało, że ta druga osoba powinna coś wiedzieć albo powinna nas zrozumieć, a do tego wcale nie doszło i ten ktoś nie wie albo nie rozumie, o co nam w ogóle chodzi. Więc musimy też wypowiadać się, czy też pokazywać komunikaty jasne, precyzyjne. To trochę tak jak w języku polskim, co autor miał na myśli, pisząc ten wiersz. Zawsze się zastanawiamy, prawda, na lekcjach, czy kiedyś żeśmy się zastanawiali, jak czytamy jakiś wiersz, co autor miał na myśli. To jest właśnie, tu właśnie jest ten sam przypadek. Nie mówmy, nie dawajmy drugiej stronie jakichś oczekiwań, że ona ma się podomyślać różnych rzeczy, tylko mówmy to w jasnych, konkretnych komunikatach. Jednocześnie każda ze stron powinna określić swoje granice. Na tym też bardzo mocno kładę bardzo mocny nacisk, bardzo mocny akcent, a mianowicie granice są potrzebne. Pamiętajcie Państwo, że nie można całkowicie dać się zawładnąć albo całkowicie zawładnąć drugim człowiekiem. Musimy ustalić granice, tak jak są one ważne w stosunku do dzieci, do wychowania dzieci. Tak samo one są ważne, jeśli chodzi o partnera czy partnerkę. Dbać, aby były przestrzegane. Granica dotąd, to jest ta granica. Później jest bardzo moja duża intymność, prywatność i tutaj tej granicy nie chcę, żebyś przekraczał. Ale to także trzeba powiedzieć. Nie można tylko i wyłącznie w znaku zapytania przesłać jakiś przekaz na domysły, bo to wtedy nigdy w życiu nie będzie skutkować. Często nie określamy, o co nam chodzi, co chcemy, a czego nie chcemy. Później mamy pretensje do partnera czy partnerki, że nas lekceważy lub nie chce nam pomóc albo nie chce z nami rozmawiać. Ale takie będą konsekwencje, jeżeli w jasnym komunikacie nie będą określone granice. Temat komunikacji międzyludzkiej jest bardzo obszerny i obecny w sumie w każdym kontekście społecznym, wszędzie i w każdej kulturze. Niestety najczęściej nabywamy taką kompetencję całkiem przypadkowo, w toku różnych doświadczeń życiowych i stąd pozostawia ona bardzo dużo do życzenia. Naprawdę warto jest zwrócić uwagę, jakie są nasze umiejętności w tym zakresie, żeby ta komunikacja była pełna, była zrozumiała i była naprawdę kreatywna, fajna, twórcza, wyzwaniowa, a nie problemowa. Ta swoboda komunikacji i takiego jasnego określenia swoich praw, nie tylko w związku partnerskim, ale także biznesowym, także w związku koleżeńskim, czy w związku przyjaźni z drugim człowiekiem, dominuje, czy też nakreśla relację międzyludzką. Tą relację międzyludzką, która wynika przede wszystkim z tego, co my sami myślimy o sobie, a dopiero później, co myślimy o świecie. Jakie jest nasze poczucie własnej wartości, czy potrafimy być asertywni. Proszę Państwa, jest to niesamowicie ważne. Asertywność w życiu jest w sumie kwestią bardzo mocno zapomnianą i kwestią, do której musimy powracać i o której musimy przypominać. Każdy człowiek ma prawo do tego, żeby być asertywny. Każdy człowiek ma prawo do tego, żeby mówić nie, bez tłumaczenia dlaczego. I każdy człowiek ma prawo do tego, żeby nie mówić nie, bez tłumaczenia dlaczego. To też jest asertywność. Nie mówienie nie, bo mam takie przekonanie i taką ochotę, jest też asertywnością. I to jest też bardzo ważną kompetencją, którą